Odbywają się wybory do samorządu. Uczniowie wybierają zarząd samorządu uczniowskiego, czyli przewodniczącego, zastępcę, skarbnika i sekretarza. Generalnie najczęściej jest tak, że wybory poprzedza kampania wyborcza, debata. W tym roku nie udało nam się zorganizować debaty, troszeczkę nas czas pokonał, ale uczniowie na tyle się znają, że myślę, że ten wybór będzie prawidłowy. Samo założenie, cel tych wyborów to jest przede wszystkim część wychowania patriotycznego, pokazanie uczniom, jakie mają możliwości w państwie demokratycznym, przyzwyczajanie ich do korzystania w pełni z tych praw demokratycznych, oddawania głosu, no, przyzwyczajania do tego, żeby w życiu dorosłym chodzili na wybory. Parlament wymienia.